Znajdujemy się na budowie stacji Warszawa Zachodnia. W ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych przebudujemy kompleksowo stację, to znaczy powstaną nowe perony, będzie ich docelowo 9, powstanie nowe przejście podziemne o szerokości 60 metrów, które będzie dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania, czyli na każdy z nowych peronów pasażerowie będą mogli dostać się za pomocą wind. W ramach naszej inwestycji całkowicie zadaszymy stację, a dokładnie to będą perony od 1 do 9 oraz połączymy przejściem podziemnym zarówno perony 1-7 z peronem linii obwodowej. Dodatkowo inwestycja obejmuje przebudowę około 40 km torów, budowę nowej sieci trakcyjnej. W ramach inwestycji powstanie również budynek wielofunkcyjny, w którym znajdzie się serce sterowania tak naprawdę układem towarowym. Będzie to stacja na miarę XXI wieku, gdyż przejście podziemne będzie pełniło funkcję nowoczesnego dworca, w którym pasażerowie będą mogli kupić bilety, będą mogli poczekać na przyjazd pociągów. Inwestycja to także przebudowa infrastruktury około tych wszystkich nowych budynków, czyli będą nowe chodniki, nowe trasy, nowe wejście do przejścia podziemnego. Budowa kładki dla pieszych to jest kolejny element naszej inwestycji. Dzięki tej kładce pasażerowie już po zakończeniu budowy pierwszych dwóch peronów będą mogli sprawnie korzystać z tych nowych peronów oraz odjeżdżać w dalszą podróż. Aczkolwiek dodatkową funkcją tej kładki jest to, że w trakcie przebudowy i budowy nowego przejścia podziemnego ona stanowi główny ciąg komunikacyjny w zakresie umożliwienia komunikacji w obrębie stacji Warszawa Zachodnia. Gdyż ważnym celem w trakcie przebudowy jest fakt, że realizacja inwestycji jest prowadzona z utrzymaniem ruchu pociągów. Staraliśmy się i staramy, aby jak najwięcej pociągów aglomeracji warszawskiej oraz pociągów z innych regionów Polski mogło dojeżdżać i wjeżdżać do Warszawy, zatrzymywać się na tej stacji, aby pasażerowie mogli z niej korzystać i mogli patrzeć, jak powstaje stacja na miarę XXI wieku. Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia będzie trwała do 2023 roku. Wówczas przewidujemy, że będzie uruchomione zostaną wszystkie perony oraz udostępnione zostanie przejście podziemne oraz cała infrastruktura związana z zakresem.